służyć i dobrać prawdę. Boże, czasem służyć świątyniu i pomagać prawdę. Niczego więcej nie chcę. Czcią kłania się najwyższą Boże, czasem. Boże, czasem służyć i pomagać prawdę. Mrożek pięknie składał wyrazy, które się ładnie łączyły w zdania wielokrotnie złożone z głębokim sensem. Więc ja, korzystając ze słuchu muzycznego, czytam te frazy po prostu jak partyturę. Ona daje ogromne możliwości, gdzie to po prostu zaczyna ewoluować, wchodzić w crescendo, zwalniać. Jest niesłychanie dynamiczny tekst, poza już abstrahując kompletnie pod tym względem, czy on jest aktualny, czy nie, jaki on jest głęboki. O czym jest policja? O tym, że w państwie wszyscy już są praworządni i nie ma kogo zatrzymać. A skoro nie ma kogo zatrzymać, to znaczy, że właściwie policja jest niepotrzebna. I absurd tej całej sytuacji polega na tym, że żeby utrzymać policję, trzeba wydelegować kogoś z siebie, kto stanie się opozycjonistą. A jak on się staje opozycjonistą, to przestaje myśleć jak policja. Jest to sprzeczność sama w sobie. Mrożek to umiał bardzo dobrze odpisać i ja musiałem znaleźć taki ekwiwalent we współczesności, czyli napisałem Noc Zatracenia i tam podobny mechanizm jest zastosowany, tylko dotyczy czegoś innego niż policja, dotyczy koncepcji narodu i koncepcji narodowości takiej, jaka dzisiaj jest, powiedziałbym, oficjalną wykładnią rządzących. A ja pokazuję, czym może się to stać, jeżeli będziemy konsekwentnie naciskać na to, że wspólnota narodowa to jest wspólnota żywych i nieżyjących, którzy mają być dla nas wzorem. Jednak to są dwie różne sztuki. One są formalnie zestawione i tworzą pełną jedną całość. Natomiast środki artystyczne, które zostały użyte, się różnią. Z jednej strony mamy policjantów Mrożka, które przesunęliśmy nieco w taki czas dystopii z jednej strony, a z drugiej strony mamy sztukę Andrzeja, która jest osadzona w takim, bym powiedział, czasowym niebycie. Przeszło. Nie spodziewałem się tego po was. Przestać walczyć z żoną. Stać się konformistą. I kto to mówi? Najstarszy więzień w kraju. Właśnie, ja powiem naczelniku. Prawda, że jestem ostatni uwięziony?